Brak wymiennych SBC, 30 miejsc na liście transferowej, brak możliwości wydawania FIFA pointsów oraz zrąbane widełki na niektórych graczach. A to jest odcinek, w którym dowiecie się, jak zarobić swoje pierwsze końce na webapie. Będzie to poradnik, w którym pokażę krok po kroku, co zrobić, ale na sam początek zostaw suba, zostaw łapkę w górę. Jak będziesz miał suba z dzwonkiem, to nie pominiesz kolejnych poradników, a jak dobijecie 150 łapek w górę, to możemy umówić się, że jutro wlatuje kolejny poradnik z FIFA. Ja oczywiście nazywam się Kuzonek, a oto pierwszy poradnik z webapa na moim kanale, a mianowicie, jak dobrze pewnie wiecie, wczoraj wieczorem o godzinie 20 coś w okolicach ruszył webap i naprawdę jest dramat, ponieważ od wielu FIFA takiego czegoś nie było. Ponieważ pierwsze, na czym załamaliśmy się, to oczywiście SBC, które są niewymienne, więc broń Boże, nie róbcie tych wszystkich SBC, ponieważ jest to ładowanie końców w karty niewymienne, co w ogóle wam nie odda. Ja zrobiłem tylko te jedne podstawy, żeby móc odblokować te inne zaawansowane SBC, a jak zobaczyłem, że są one niewymienne, to nawet ich nie kończyłem, nawet nie wkładałem tam ani jednej karty. Oczywiście drugi dramat, jaki jest, to jest możliwość tylko tego, że możecie 30 kart na raz sprzedawać na liście transferowej. No i oczywiście jeden z kolejnych dramatów, jak widzicie, ja jakimś cudem FIFA Points już mam, ponieważ dostałem je od razu, jak się zalogowałem za wersję Ultimate, ale wiem też, że dużo osób tych FIFA Pointsów nie ma, więc nie martwcie się, ponieważ te wszystkie FIFA Pointsy dostaniecie 27. Tak czy siak aktualnie, mimo tego, że mam te FIFA Pointsy, to i tak jakby nie mogę wydawać ich w sklepie, ponieważ nie ma tej możliwości i można paczki kupować tylko za końce. Jak widzicie, aktualnie na moim koncie tylko i wyłącznie 3500 końców niby, ale łącznie na liście transferowej mam coś w okolicach 50 tysięcy oraz zakupiłem sobie już 4 informy na inwestycje, ponieważ planuję nagrać film z inwestycjami na FIFA na sam początek jakby, więc jeżeli chcecie taki film, to oczywiście możecie dać znać w komentarzu. No i szczerze mówiąc, wczoraj w coś w okolice 2,5 godziny do 3 godzin udało mi się zarobić ponad 50 tysięcy. Czy jest to dobry wynik? Jest to bardzo słaby wynik jak na początek webapa, jednak w porównaniu do innych graczy i tak dalej uważam, że jest to naprawdę bardzo dobry traf, ponieważ z paczek początkowych trafiłem tylko Salibę niewymiennego i żadnej karty innej wymiennej nie miałem. Pierwszy, na czym handlowałem i o czym dzisiaj chcę z wami porozmawiać, to oczywiście brązowe paczki, ponieważ naprawdę one fajnie oddają, ponieważ ja uważam, że każdy zysk, jaki jest, nieważne czy jest to zysk 200 końców na karcie, czy jest to zysk 1000 końców nawet na karcie, każdy zysk jest dobry po prostu. Ważne, że wasz stan konta rośnie i tak dalej. No i ja wczoraj zarabiałem sobie na brązowych paczkach, co oczywiście mogliście zobaczyć na streamie. Pamiętajcie o tym, że streamy codziennie w okolicach godziny 19, dzisiaj też live będzie, więc warto tego dzwonka mieć. Oczywiście zaraz przejdziemy do omawiania tego całego sposobu, ale zanim to zaczniesz robić, zastanów się, czy warto jest to robić, ponieważ tak jak mówię, ja w ponad 2 godziny zarobiłem tylko 50 tysięcy końców. Wiadomo, że każde końce na start są dobre, jednak no w przeliczeniu na minuty był to naprawdę bardzo słaby wynik, więc no wiadomo, lepiej mieć 50 tysięcy końców, niż nie mieć tych końców w ogóle. Tylko jeżeli masz jakby inne rzeczy ciekawsze do roboty niż siedzenie na webapie i tylko ciągle klikanie tych paczek i czekanie, aż one zejdą, ponieważ te naprawdę 30 miejsc bardzo to blokuje, no to tego po prostu nie rób, zastanów się, zanim to zrobisz. A odnośnie tego całego sposobu, wyglądało to w bardzo prosty sposób jak w poprzednich latach. Po prostu otwierałem paczkę za 750 końców i tutaj to jest oczywiście losowość. Ja z jednej paczki mogę trafić coś za 10 tysięcy, a wy otworzycie 15 paczek i nie traficie nic. No to jest tylko i wyłącznie szczęście. No i każdą kartę, jaką trafiłem, to oczywiście wystawiałem. Jak widzicie, tutaj trafiłem jakiegoś Hiszpana, którego aktualnie nie ma na rynku, więc wystawiacie go za full po prostu. No nie ma kart na rynku, więc wystawiacie go za maksymalną cenę. Może komuś będzie potrzebny do SBC, więc on zejdzie. Kolejne pytanie, które możecie mi zadać: co z tymi wszystkimi kartami, jak herby i tak dalej? Ja oczywiście sobie te rzeczy quicksellowałem. Wiem, że powinno się wystawiać po najniższej, próbować, żeby one zeszły, ale aktualnie jak mamy tylko 30 miejsc na liście transferowej, to nie kombinowałem, tylko po prostu wszystkie karty sobie jakby sprzedałem, no bo zajmowały po prostu zbędne miejsce. Co do kontraktów, to quicksellowałem, bo tak jak mówię, nie warto na razie ich wysyłać na listę transferową, ponieważ no oni nie oddają i generalnie polujecie na takie karty typu jak właśnie tamten Hiszpan, które chodzą po maksymalnej cenie. Też już mówiłem to wcześniej, ale powtórzę, bo nie, w końcu nie skończyłem tego. Możecie też zapytać się, dlaczego te karty brązowe schodzą. Te karty brązowe schodzą dlatego, że ludzie mają maksymalnie kilka tysięcy końców, więc stać ich jest tylko na brązowe karty. A dlaczego sobie kupują te brązowe karty? Ponieważ ludzie chcą robić SBC, no bo ponieważ prawda jest taka, że przez kolejne 5 dni i tak dalej, dopóki nie wyjdzie ten Ultimate Edition EA Play, nie ma co robić, więc ludzie robią te SBC, mimo tego, że te paczki są niewymienne. A jakie karty są potrzebne do SBC? No oczywiście, że brązowe. No i te brązowe karty dlatego schodzą, no tak jak wam pokazywałem już tutaj przed chwilą, ponieważ potrzebują ich ludzie do SBC. No i nieważne, czy były to stroje, czy były to jakieś karty lepsze, czy gorsze, te karty się sprzedają. Oczywiście zysk nie jest na tych paczkach duży, jednak warto te karty wystawiać po kilka razy, ponieważ prędzej czy później zarobicie. Nie wiem, ile to będzie w godzinę, ponieważ zależy to od waszego szczęścia, jednak wiadomo, jeżeli sobie tego czasu troszeczkę poświęcicie, no to te 100 tysięcy, które jest w tytule, oczywiście zarobicie, no bo to jakby dosyć logiczne jest, że jeżeli teraz zarobicie kilka tysięcy, no to im dłużej będziecie to robić, to więcej tych tysięcy na koncie będziecie mieć. Ja też na swoim Discordzie dla osób, które mają rangę FIFA, publikowałem różne tam karty, na których można snajpić, na których można licytować, więc jeżeli chcesz sobie po prostu mieć takie gotowe przykłady, co możesz kupować, na czym można zarabiać, to oczywiście zachęcam. Są jeszcze cały czas oczywiście dostępne miejsca, tych miejsc jest coraz mniej, ale są, więc jeżeli jesteś chętny, to wpadaj na Discorda, ranga FIFA, jedna płatność na całą FIFA, nieco miesiąc, więc naprawdę warto. Wydaje mi się, że zamiast doładować FIFA pońcy, zdecydowanie lepiej kupić tego FIFAcza i zarabiać sobie końce. Taka szczera jakby rada ode mnie. No i tak naprawdę cały czas w Q3
kółko musicie otwierać te brązowe paczki. Ja wczoraj na streamie, jak ktoś nie widział, robiłem tak, że otwierałem jedną paczkę, otwierałem kolejną paczkę i dopóki nie zapełniła mi się całe jakby 30 miejsc, to te paczki otwierałem, a jak zapełniły mi się 30 miejsc, no to po prostu jakby odczekiwałem ten czas, robiłem sobie coś innego, starałem sobie zawsze zostawić te dwa miejsca na przykład na liście transferowej, żeby nie zapełniać jej do pełna i szukałem jakichś fajnych okazji, na przykład snajpiłem sobie Renato Sancheza, czy snajpiłem sobie Araujo, zawsze to jakieś końsy będą zysku, a tak jak mówię, zawsze te 2-3 miejsca na liście transferowej warto zostawić, ponieważ no może akurat pojawi jakaś fajna okazja się dla was, więc czemu byście sobie mogli nie zarobić, więc jak robicie ten sposób, to nie zapełniacie sobie listy transferowej do fulla, no i tak jak mówię, na sam początek te brązowe paczki, no nie jest to jakoś mega dobry sposób, ale lepiej robić to niż nie robić nic i też bardzo fajnie oddają piłki, ponieważ no na piłkach dużo osób się nie skupia i w zeszłej FIFA, jak ktoś oglądał moje filmy, pokazywałem już takie jakby piłki, które są dużo warte i w tym roku jest to samo, te piłki, które będą później dużo warte, aktualnie chodzą po cenie Quixelu, więc ja te piłki sobie również poskupywałem, troszeczkę poszperajcie, poszukajcie jakie w zeszłym roku były drogie piłki i poszukajcie ich w tym roku, ponieważ uwierzcie mi, że może to być troszeczkę długoterminowa jakby inwestycja, ale jak sobie kupicie na takich piłek na przykład 5, to wydacie 500 końców, a zarobicie z nich potem no z 20 tysięcy, ponieważ piłki będą chodziły po maksymalnej cenie i bardzo często właśnie monety trafia się w brązowych paczkach i te brązowe paczki no serio fajnie oddają, więc jeżeli masz czas, to zachęcam. Jak sami tutaj widzicie, często karty sprzedawały się za 750, ale też często było tak, że schodziły one po prostu po najniższej cenie, ponieważ jak dzisiaj rano sobie wstałem przed szkołą, to po prostu te karty, które nie zeszły mi z wczoraj, wystawiłem jeszcze raz, no bo nie miałem czasu, żeby otwierać paczki, no i niektóre te karty poschodziły, więc jeżeli nie, jakby nie będziecie siedzieć przy komputerze, na przykład idziecie do pracy, czy idziecie do szkoły, czy macie jakiś trening, czy coś, to po prostu wystawcie sobie te karty jeszcze raz, bo i tak jakby, no, zawsze warto mieć tą listę transferową zapełnioną całą, żeby wszystkie karty jakby były do kupienia, ponieważ a nuż może akurat ktoś kupi od was tą kartę, więc jeżeli ktoś nie chce się sprzedać, to po prostu wystawcie go jeszcze raz na godzinę, jak po tych dwóch godzinach nie zejdzie, to dopiero skwikselujcie, ponieważ nie ma też tak co nad każdą kartą się zastanawiać, ponieważ no, tak jak mówię, jeżeli karta się przez dwie godziny nie sprzeda, to raczej później też wam nie zejdzie. Oczywiście jest na to jakaś tam szansa, ale jednak ja bym się na tym nie skupiał i zawsze to miejsce jakby sobie na liście transferowej trzymał. Bardzo ciekawa rzecz, ponieważ dzisiaj o 19 prawdopodobnie dostaniemy ważne mecze. Będą to ważne mecze reprezentacyjne, nie klubowe, więc no moim zdaniem reprezentacje ciężej przewidzieć, jakie oni dadzą. Oczywiście będą to SBC prawdopodobnie wymienne już teraz na 100%, co oznacza, że dostaniecie z niego paczki wymienne, co oznacza to, że prawdopodobnie znowu rynek jakby delikatnie upadnie. Jakie to mogą być mecze, to ciężko przewidzieć, ale ja na waszym miejscu z tych wszystkich meczy, które są z Ligi Narodów, wybrałbym sobie samemu jakieś na przykład 5-6 meczy i na przykład jak macie taki mecz, załóżmy Francja-Austria, to po prostu kupiłbym dwie karty jakieś po najniższej cenie z Francji i dwie karty jakieś po najniższej cenie z Austrii. Chodzi mi tutaj o karty złote. Nieważne z jakiej ligi, nieważne z jakiej narodowości, bylebyście te karty mieli, ponieważ oczywiście, jeżeli dadzą nam ważne mecze Francja-Austria, to prawdopodobnie będzie trzeba użyć jednego zawodnika z Francji i jednego zawodnika z Austrii, albo dwóch zawodników na przykład z Francji, więc no jak jeżeli możecie kupić kartę za 400 końców i na niej nic nie stracić, nawet jakby te ważne mecze nie wyszły, to warto sobie ją zakupić, ponieważ jak wyjdą te paczki wymienne, to od razu ludzie się rzucą na wszystkie SBC i gwarantuję wam, że te karty dużo podrożeją, więc ja dla wszystkich fifaczy na Discordzie podam dzisiaj 5-6 meczy, które moim zdaniem mogą być w ważnych meczach. Weźcie pod lupę to, że nieważne, no naprawdę ciężko przewidzieć to, jakie te mecze będą, więc tak naprawdę z każdej narodowości warto sobie po jednej najtańszej karcie kupić, no i po prostu jakby no nie trafilibyście z tą kartą, wyszłyby jakieś inne ważne mecze, to po prostu spróbujcie tą kartę wystawić, albo nawet jeżeli kupicie sobie takiego zawodnika za 350, to potem możecie go spikselować za 320 końców, a no nie oszukujmy się, że 30 końców w tą czy w tą aż takiej dużej różnicy wam nie zrobi. Też taki poradnik ode mnie na dzisiejszą noc, jeżeli macie jakieś wolne końsy i chcielibyście sobie je zaryzykować, to nie kupujcie na przykład, jeżeli macie 20 tysięcy, nie kupujcie 4 razy Wernera po 5 tysięcy, tylko kupcie sobie na przykład jednego Kunde. Ja tego Kunde wczoraj kupiłem za 15 tysięcy, dzisiaj rano sprzedał mi się za 19,5 i tutaj też zaraz wam pokażę, udało mi się Marcosa Llorente wczoraj dostać za, jak widzicie, za 24 tysiące, teraz wystawiam go za 30,5. Zawsze jest to 6 tysięcy końców na karcie, prędzej czy później on i tak zejdzie, więc jeżeli macie na noc coś inwestować, to po prostu tak jak mówię, nie skupujcie nie wiadomo ile kart tych samych, tylko skupujcie sobie jakąś jedną kartę. Dla przykładu, mówiłem wczoraj na streamie, że jak ktoś ma 160 tysięcy końców, to warto sobie Viniciusa kupić. Wczoraj na streamie, jak patrzyliśmy, ten Vinicius chodził po 80 tysięcy, jak widzicie dzisiaj rano jest dwa razy droższy, czyli naprawdę jeżeli ktoś mnie posłuchał, ktoś kupił, ktoś przede wszystkim kto miał te końce, ponieważ naprawdę z tymi końcami jest duży problem, no to sporo sobie na tym Viniciusie zarobił. Oczywiście pamiętajcie również o tym, że ja gram na platformie PC, na komputerze, jednak wszystkie porady działają również na konsoli i na Xboxie, ponieważ mam też drugie konto poboczne na konsoli, więc sobie wszystko na bieżąco sprawdzam. Dzisiaj oczywiście o 19 stream będziemy sobie rozmawiać, będę wam pokazywał, na czym można zarabiać, ponieważ też czasami z minuty na minutę, z godziny na godzinę odkrywają się mi na myśli jakieś nowe filtry, na których można sobie fajnie snajpić, więc oczywiście wszystko wam będę podawał, tylko pamiętajcie, żeby na tego streamka wpaść, bo naprawdę warto, no i pamiętajcie o tych łapkach
w górę, jak je dobijacie, to jutro wleci jakiś kolejny poradnik z webapa, co ja na waszym miejscu zrobiłbym jutro. Nie, mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał. Oczywiście życzę wam jak najlepszych trafów w FIFA, żebyście sobie zarobili jak najwięcej. No i dajcie znać w komentarzu, czy udało wam się coś trafić ze wczorajszych paczek. A ja życzę wam jakby miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!